Jest piąteczka. Ja tak samo. Bardzo mi się podobała ta lekcja. Mi też. Co my teraz mamy? WF. Ja dzisiaj nie ćwiczę. Ja też, chodźmy. Ashlin, minęło 10 minut. Powiesz mi, o co tutaj chodzi? Okej. Zakochałam się w Hunterze. Że co? Zakochałam się ponownie. Że co? Możesz już nie mówić te, że co? No okej, ale co to znaczy ponownie? Już byłeś z nim wcześniej? Tak, kiedyś z nim byłam. 3 lata temu. Jak chodziliśmy do Ever After. Jak się poznaliście? A więc było tak. To ty z nim zerwałaś? Ja myślałam, że on z tobą. Odkąd poznał Wenus, trochę się zrobiłam zazdrosna i tak jakoś wyszło. Mam nadzieję, że ty nikomu nie powiesz. Spoko, ja nie jestem papla. Hejka, o czym rozmawiacie? Ashlin zakochała się w Hunterze. Cleo, miałaś nikomu nie mówić. Ano tak, zapomniałam. Rosabella, zapomnij, co powiedziałam wcześniej. Naprawdę? Znowu się zakochałaś w Hunterze? A ty skąd wiesz, że znowu? Wszyscy z Ever After wiedzieli o tym związku. Nawet ja. Czyli, że nawet Maddy, Bunny, Farah, Apple, Raven wiedzieli? No tak, wszyscy z Ever. Nikt Wenus o tym nie powiedział? Nie, nie wie, no bo zakazał nam mówić o tym Wenus. Mówił, że sam jej powie. To jestem ciekawa, czy jej powiedział.
Ja mam tutaj lekcję, a ty? Ja mam tam, w sali numer 2. Ale Cleo, to co wczoraj mówiłyśmy, zostanie między nami. Okej. No dobrze. No to pa. Pa. Hej, Cleo. Hej, Laguna. Widziałam, że rozmawiałaś z Ashlyn. Co u niej? A znowu się zakochała w Hunterze. Zapomnij, co ja powiedziałam. Co to znaczy, znowu się zakochała w Hunterze? Ach, znowu się rozgadałam. Była na początku z Hunterem, później zerwała z nim i tam znowu się zakochała w Hunterze. Ashlyn była kiedyś z Hunterem? No, tylko że nikomu nie mów tego. Okej. No to już wiem, co ja będę dzisiaj robiła. Elo! O, jak dobrze, że przyszłaś teraz. Muszę ci coś fajnego powiedzieć. Co? Właśnie się dowiedziałam, że Ashlyn zabujała się w Hunterze. Jak to znowu? Jak to znowu? Znaczy, że ty wiedziałaś wcześniej? No, wszyscy z Ewy to wiedzieli. No to czemu mi takich informacji nie powiedziałaś? A po co? No bo można to wykorzystać. A jaki masz plan? Bardzo fajny. Chodź, ci powiem. Okej. Dobra, no to mamy tutaj dwa listy. Jeden list jest do Huntera w imieniu Venus, a drugi list jest dla Ashlyn w imieniu Huntera. Ja tutaj do szafki w Ashlyn włożę ten list, a ty musisz włożyć do torby Huntera. Okej, to ja idę. O, siemamo. Mamy tutaj lekcję, co nie? Po tym. No to chodź jeszcze później do sklepiku, kupię sobie śniadanie, co? No to chodź ze mną. Zostawię w sumie tu torbę obok sali. No i chodźmy. O, torba Huntera. No nie, czekaj mo, zapomniałem portfela z torby wziąć. A co to, jakiś list? Spotkajmy się na długiej przerwie koło szkoły. Venus. Chyba się coś szykuje. No pewnie, że przyjdę. Co to, jakiś list? Cześć, Hunter. No nie. Co ty tutaj robisz? Jak to co? Mieliśmy tutaj się spotkać na długiej przerwie. Ulala, widzę, że aniołeczki już się spotkały. Duchess, wyciągnij telefon. Zaraz zrobimy im zdjęcie. Okej. No nie wierzę, a ja myślałem, że Venus do mnie napisała ten list, a ty to wszystko uknułaś. Jak to? Przecież ty mi napisałeś list. Że co? Przecież ja ci żadnego listu nie pisałem. Sama do mnie napisałaś, choć myślałem, że to Venus. Mam tutaj dowód. Ja tego nie pisałem, serio. Przecież to nawet nie jest mój charakter pisma. No to kto to napisał, jeśli to nie ty? Na cześć, ty cykasz te zdjęcia, czy nie? No, cykam. Coś mi się wydaje, że ktoś robi z nas żarty. Cleo. Co? A nic, nic. No to pa. Ha, ha, ha. No to mamy zdjęcia. Teraz musimy wysłać je Venus. No, świetny plan, Żanetka.
Wiem,